Przechodząc już do tego, w jaki sposób uczestnik może zarządzać swoimi środkami, taka szybka kalkulacja, podstawa wymiaru składki 4000, 2% daje pracownik, czyli 80 zł, to jest to, co pomniejszy moje wynagrodzenie na koniec miesiąca. 1,5% daje mi pracodawca, czyli 60 zł, ale stanowi to mój przychód, w związku z tym zapłacę podatek dochodowy. Gdybym się miała zastanawiać, ile pieniędzy mniej wpłynie na mój rachunek, no to moja wpłata, to co sobie dałam, jak również podatek od wpłaty po stronie pracodawcy. W jaki sposób możemy dysponować środkami? I tutaj mamy jasno określone kryteria i teraz powiedziałam, kiedy będę mówiła o dysponowaniu środkami, podzielę życie uczestnika na dwa etapy, czyli do 60 roku życia i po 60 roku życia. Co przed 60 rokiem życia? Mamy dwie sytuacje celowe. Zachorowanie małżonka, uczestnika samego, jak również dziecka. Dziecko zgodnie z kodeksem cywilnym rozumiane do 18 roku życia. Jeśli wystąpi jedna ze skatalogowanych w artykule 2 ustawy jednostek chorobowych, mogę do 25% wypłacić. Bezzwrotnie i bezkosztowo. Druga opcja, pokrywam niski wkład własny, kiedy nabywam nieruchomość w oparciu o kredyt hipoteczny. Tu zasada jest taka, że mogę wypłacić do 100%, ale jest to forma pożyczki, czyli jest to bezkosztowo, ale zwrotnie. Warunek, nie jestem starsza niż 45 lat i w terminie 15 lat zwrócę sobie te pieniądze.